Kłamstwa propagandy sowieckiej. Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Sowieckiego, Wieczesław Mołotow, wygłosił przemówienie radiowe, w którym w kłamliwy sposób przedstawił przyczyny agresji Armii Czerwonej na Polskę. W jego trakcie powiedział: Rząd Zjednoczonych Socjalistycznych Republik Radzieckich wręczył dziś notę posłowi polskiemu w Moskwie, który oświadczył, że rząd radziecki dał rozporządzenie dowództwu naczelnemu Armii Czerwonej rozkazać wojskom przejść przez granicę i wziąć pod obronę życie i mienie ludności Ukrainy Zachodniej oraz Białorusi Zachodniej. W ten sposób dokonał się tak zwany czwarty rozbiór Polski.